przenieśmy się w dawne czasy, zanim jeszcze narodziła się ta nasza Moszczanka. Jest wczesna wiosna 1920 roku, dokładnie 100 lat temu. W okolicach Raszkowa mieszka wielu Niemców. Chociaż Polska dawno odzyskała niepodległość i wygraliśmy powstanie wielkopolskie, sytuacja jest niepewna. Mamy nową wojnę, tym razem polsko-bolszewicką, która zbiera okrutne żniwo. W sierpniu 1919 roku zginął bohaterską śmiercią dr Tadeusz Iłowiecki z Raszkowa. Przychodzą wieści o kolejnych zabitych i rannych. Jeśli Polska przegra wojnę z bolszewikami, to ponownie stracimy niepodległość. Czy w takich warunkach może narodzić się polska wieś? Nasza Moszczanka? Dla pana Walczaka piwko, a dla pana, panie Krzesiński, grzaniec jak zwykle. Dziękuję. Proszę bardzo. No, nareszcie to nasze Rażwege będzie miało polską nazwę. Niedługo przyjedzie wójt Bielawski z Raszkowa i wszystko będzie jasne. Tyle tych propozycji było, że spamiętać się nie da. Prawda. Najpierw to miał być tutaj Raszkówek Kolonia. No i byłyby dwa Raszkówki. A później to miał być Raszkowiec. No tak. I byłby Raszków, Raszkówek i Raszkowiec. No masło maślane. No właśnie. No i my napisali z wójtem pismo do wojewody, co by tu było Skórzewo. Ludzie mówili, że tak by pasowało. Racja. Skórzewo od hrabiów skórzeckich. Tak. Którzy mieli dwór na Raszkówku. Mm-hmm. Tak jak Niemojewiec po Niemojewskich. Właśnie. Tak między nami, po prawdzie mówiąc, nikt inny jak Skórzewscy sprzedali tutaj ziemię niemieckim kolonistom. I teraz jeszcze nazywać wieś na ich cześć? Racja to, że ostatni Skórzewski to łajdak był wszeteczny. No prawda. Przeprymarczył swą ojczystą ziemię przez niegospodarność, marnotrawstwo i hulanki w Paryżu, Londynie. A może nawet karty w Monte Carlo, jak w gazetach pisali. No właśnie. Ale kiedyś tak ze Skórzewskimi nie było. Walenty Skórzewski szkołę w Skrzebowie pobudował. Tak. Kazimierz łożył na kościół w Raszkowie. A Melania Skórzewska kaplicę w Skrzebowie chciała odbudować. Tak. Skórzewo ma być i basta. Ja nie wiem. Dzień dobry! Dzień dobry. Ale my tutaj zebranie mamy. Względem nazwy wsi. My jesteśmy mieszkańcami Rażwege. A co wam do naszych polskich spraw? Nie wy, panowie, będziecie decydować, jak się nasza miejscowość będzie nazywać. Wójt Bielawski już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. A cóż to znaczą takie pustki? Tak mało ludzi? No tak po prawdzie, panie wójcie. No powinno to być więcej tych Polaków, ale co zrobić, jak tu na wsi jeszcze same Niemcy siedzą? I ani myślą się stąd wyprowadzić. Wyprowadzić? A co wy zrobicie, jak tą waszą wojnę z Ruskimi przegracie? Wszystko jest możliwe, wszystko! Bardzo proszę panów o spokój. Przyszło pismo od wojewody względem nazwy wsi. Wreszcie. Pozwólcie panowie, że przeczytam. Uprzejmie donoszę, że na posiedzeniu zarządu województwa w dniu 24 marca 1920 roku w sprawie nazw miejscowości powiatu Odalanowskiego podjęto decyzję, że nie uwzględnia się nazwy Skórzewo dla Raszkówka Kolonii, dawniej zwanego Rażwege, ponieważ już trzy Skórzewa istnieją w województwie i powodują dość nieporozumień. Proponuję zatem gminie do wyboru Tążyn, Tążanica lub Moszczanka. Was?
Kurza, to żanica, muszanka, moczanka, co to ma być? No. Nie, ja się nie zgadzam, was jest nas. Tak się pięknie nazywała ta nasza wieś. Raszwege, Raszwege, po co zmieniać, po co? Tak jest, niech nadal będzie Raszwege. Lepiej by się pan zaczął pakować, panie Gałąź. Co? Ja się nazywam Ast. Karl Ast. No. To pan nie wie, że po polsku Ast znaczy gałąź? Panie Gałąź. Ja bardzo proszę panów o spokój. Panowie, spokój. Raszwege ma być i basta. Jawohl. Raszwege, Raszwege, was is das. Zupa i kwas, panie piwnica. Keller to piwnica. No. Ja się nazywam Keller, Friedrich Keller. Nie, Keller, nie piwnica. Panowie, panowie, proszę o spokój. Mamy miłego gościa, pana wójta, tak, miłego. Którego bardzo serdecznie zapraszamy na poczęstunek. Bardzo dziękuję za zaproszenie, panie Maleszka. To my już może pójdziemy. Tak, tak. Brak nam apetytu. Gotę na apetyt. Dobranoc. Dobranoc, panie Gałąź i panie Piwnica. Gałąź i Piwnica poszli. Dobry grzaniec. Czy ja dobrze widzę? Marynia ta Sarkowa ze Skrzebowy. Toż to Mania Kaźmierczakowa z Raszkówka. Co ty tu robisz? Ach, mam interes do Walczaków. No, Walenty Walczak to jest u nas teraz sołtysem Mosztanki. No co ty gadasz? A u nas na Raszkówku sołtysem został Wawrzyn Walczak, nasz sąsiad. Walczaków to wszędzie pełno, jak i Kaźmierczaków. Co racja, to racja, ale gadaj, co tam u was słychać? Dawno my się nie widzieli. Zdrowi u was wszyscy? Zdrowi, ale najważniejsze, że moje chłopaki wróciły z tej bolszewickiej wojny. Władek to wrócił już w lutym, ale Piotrek to dopiero we wrześniu, bo musiał jeszcze co swoje we wojsku odsłużyć. Jakby to mało nawalczył się z wrogiem, ale dobrze, że ci chłopaki całe i zdrowe z tej wojny wróciły. I ja się cieszę, że mój Jasiek wrócił cały i zdrowy. Dzięki Bogu, mnie wielka wojna synów zabrała. Na początku w 14 zginął Władek, a na końcu w 18 Piotrek. No i Tomek wrócił ciężko ranny. Do dzisiaj go ta poharatana ręka boli. 6 synów miałam. 2 mi wojna zabrała. Aż strach pomyśleć, jak mi jeszcze najmłodszego Julka do wojska capną. Mój ty Boże, w tej wielkiej wojnie z takiej małej skrzebowskiej wsi ponad 20 chłopa zginęło. I teraz znowu w tej bolszewickiej kilku, z takiej małej wsi co drugi dom to żałoba. Czasu człowiek nie cofnie, oby już więcej wojen nie było. Oby już więcej wojen nie było. Ale patrz no, zaraz. Kto to tam idzie? To jest Kaśka Pałysowa i Zośka Borkowska. A, to te nowe, te młode, co się sprowadziły do nas z Kieleckiego, do Mosztanki, do tych domów po Niemcach. Niech będzie pochwalony na wieki wieków. Od razu widać, że Polki katoliczki. A jakże, tylko że do kościoła to mamy daleko. Musimy chodzić aż do Pogrzybowa. Jak to do Pogrzybowa? Przecież mieszkacie przy tej drodze z Raszkowa do Skrzebowy. Ano, racja. Ale należymy do parafii pogrzybowskiej. Chociaż do Skrzebowy czy do Raszkowa byłoby całkiem bliżej. Tak, to omijamy kościół w Raszkowie i idziemy dalej. Ale słyszałam, że ludzie z Bieganina omijają kościół skrzebowski, bo należą do parafii w Raszkowie.
To prawda, pokręcone to wszystko, jak nie wiem co. Niemcy z Moszczanki to mają wygodę. No tak, u nas na Raszkówku w 1903 roku zbudowali wielki zbór. Pamiętam dobrze, bo w tym roku się mój Julek urodził. A Niemcy to mają kaplicę w Raszkowie. I jakoś im ta wyprowadzka niemrawo idzie z naszego kraju. A przecież wojnę przegrali. Wyprowadzają się pomału, wyprowadzają. Moi sąsiedzi z naprzeciwka już się pakują. A jak no się nazywają ci Niemcy, co naprzeciw ciebie mieszkają? Całkiem mi z głowy wyszło. A tam na górce to Ast mieszka. A no przecież, racja, racja. O, idzie frau Astowa. Wyfiokowana jak zwykle. Witam, sąsiadki i szanowne panie. Dzień dobry. A frau Astowa już spakowana? No prawie. Pójdę jeszcze do Herr Kellera. A kto to kupił tą waszą gospodarkę? Jakiś Szwech? Ale my tu wrócimy. Wrócimy pewnie, wrócimy. Do widzenia, panią. Do widzenia! Do widzenia! Dobrze sobie poszła do tego Kellera. A ci Polacy, co od Astów gospodarkę kupili, to się Świech nazywają, a nie żaden Szwech. My z Zośką Borkowską dobrze ich znamy, bo oni tak jak my też z Kieleckiego. Jak się wojna zaczęła, to myśmy z nimi do Ameryki wyjechali. No ale jak Polska powstała, to my wrócić chcieli. Ale nie do Kieleckiego, bo tam bieda straszna. Długo myśmy szukali nowego miejsca na ziemi, ale Moszczanka najbardziej nam się spodobała. I mnie się tutaj w Moszczance podoba. Takie piękne widoki i pola urodzajne. Oby moje dzieci, a potem wnukowie, już na tej ziemi pozostały. A niech wam się darzy, moje drogie. My tu radzi, że coraz więcej Polaków do Moszczanki się sprowadza. Mieliśmy niemiecką Raszwegę, mamy polską Moszczankę. Tyle my się na tę Polskę naczekali i ja wam pomyślności życzę. Bóg zapłać. No, na mnie już pora. Dzieciaka muszę nakarmić. Z Bogiem. O Boże, i pewno mój też głodny. Dzięki, Zośka, żeś mi przypomniała. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Michał, a kto to są ci tam dwaj? No jak to? Nie poznaje matka chrzestna? Ten z lewej to Ignac od Mani Kaźmierczakowej z Raszkówka. A ten drugi to Skrzebowiak, Janek Tasarek. Wrócili z bolszewickiej wojny już któryś tydzień. No przecież, ale wydoroślały te nasze chłopaki. I tak Jasiu się skończyła ta nasza cała wojaczka. Ano skończyła się, Ignac. Dzięki Bogu już skończyła. Jak wracałem, to myślałem, że w tym naszym całym Raszwege nie będzie ani jednego Niemca. A tu masz! Tutaj już dawno nie ma Raszwege. Tutaj jest Moszczanka. Ale co z tego, że nazwa jest polska, skoro Niemcy i tak się panoszą? Ledwo tu się paru polskich gospodarzy z Kieleckiego sprowadziło. Siedzą tu twardo szwaby, bo myślały psia krew, że przegramy wojnę z bolszewikami i Polska zniknie z mapy tak szybko, jak powstała. A tutaj na powrót będzie Germania. A my im połamali w gnaty w powstaniu wielkopolskim, a potem bolszewikom w 20 roku. I nie damy, żeby nam tu Niemcy rządzili. Ano, doczekamy niebawem chwili, kiedy nie będzie tu ani jednego Niemca. Racja. Ale Michale, czy ja dobrze pamiętam, że ty kupiłeś tą karczmę od Emila Schoena? Racja to, że kupiłem i bardzo to sobie chwalę. Że kupiłeś to i dobrze. Tylko dziwię ci się, Michał, że ty pozwalasz tutaj szwabom na śpiewanie po niemiecku. Racja. No powstaniec wielkopolski. Nie dalej jak tydzień temu słyszałem. Niech oni tu lepiej po pijaku, po szwabsku śpiewają, niżli polską mowę kalać mieli. Ty się już, Michał, tak nie tłumacz. Tylko porządek z tym zrób.
Nie po to my razem na powstaniu o Polskę walczyli, żeby teraz nam tutaj Deutschland, Deutschland über alles Szwaby śpiewały. No już, chłopaki. Doczekamy niebawem chwili, kiedy nasza moszczanka będzie w 100% Polska. Tak, a ten tylko w procentach. Procenty, proszę bardzo. Dziękuję. Toż to pani nauczycielka, panna Zofia Mazurkówna, dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaka tam nasza? Zaledwie posyłana jestem do szkoły Skrzebowskiej, jak już naprawdę nie ma kto się zająć tymi biednymi dziećmi. To prawda. Te nauki są takie nieregularne. Był u nas kiedyś nauczyciel, pan Deresiński, ale wyprowadził się 2 lata temu. Zresztą nie ma się co dziwić, bo tutaj, proszę bardzo, tutaj w Skrzebowie to nawet nie ma porządnego mieszkania dla nauczyciela, ani klas takiej, jak należy dla dzieci. Ano, widzi pani, niemieckie dzieci to mają murowaną, ogrzewaną szkołę i stałych nauczycieli, a polskie są uczone przez rodziców i księdza. A na lekcje to przychodzi pan Niezgódka, organista. No i pani? Kiedy mogę, to chętnie przyjdę z Raszkowa, no ale sama pani widzi. Zima ostra, droga oblodzona, zaspy ogromne, w szkole opału brak i warunków do nauki praktycznie nie ma. Sama zachodzę w głowę, jak to jest, że w ewangelickiej szkole dzieci mają wszystko, czego potrzeba, a polskiej, katolickiej szkoły praktycznie nie ma. A Polska jest? Nasze chłopaki wygrały powstanie wielkopolskie i wojnę z bolszewikami. Mogę pani na pocieszenie powiedzieć, że władze oświatowe planują na stałe osadzić nauczyciela w szkole Skrzebowskiej. Ojeju, to cudownie. Ale ojeju, zima taka sroga i pani taka zmarznięta. Ja zapraszam ale do środka nie na trzeba. Pyszne... Nie, ja nalegam, zapraszam naprawdę na pyszny obiadek, zapraszam. Bardzo państwu dziękuję. Dawno nie jadłam takich pyszności. Na zdrowie. O. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Leonard Sosna i zostałem mianowany kierownikiem katolickiej szkoły w Skrzebowie. Michał Maleszka, właściciel tego zajazdu. A to jest moja matka chrzestna, która pomaga mi w prowadzeniu tej karczmy, ponieważ moja żona, Julianna, zajmuje się wychowaniem naszych dzieci. Proszę bardzo. Co za niesamowity zbieg okoliczności. Właśnie rozmawialiśmy, że brakuje nam kierownika szkoły w Skrzebowie. A to jest nauczycielka z Raszkowa, która przychodzi często do naszych dzieci. Zofia Mazurkówna. Przyjemnie poznać koleżankę. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś w mojej karczmie zbierze się kwiat miejscowej oświaty. A można wiedzieć, skąd pan kierownik do nas przybywa? A można. Pochodzę z Poznania. Ale ostatnio pracowałem w Cieszynie, koło Sośni. Teraz powierzono pracę mi tutaj. Przyjechałem z nadzieją, że osiądę tu na stałe, ale to, co zobaczyłem, to prawie mnie załamało. Wszyscy znamy te warunki, a właściwie ich brak. Całą wojnę niemieckie wojsko stacjonowało i dewastowało budynek szkoły. No właśnie. Teraz wiatr hula po izbach, opału nie ma, w dachu dziury. A ja, proszę państwa, latem się żenię. Tak, i chciałem żonę tutaj sprowadzić. A skąd jest, jeśli można wiedzieć, pańska narzeczona tutaj gdzieś z okolicy? Moja narzeczona mieszka w Cieszynie, koło Sośni, tam gdzie ostatnio pracowałem jako nauczyciel. Nazywa się Gertruda Geburek i jest córką mistrza piekarskiego. Ojej! I do karczmy też dostarczają pieczywo, do karczmy Szyna w Cieszynie. Szyna?
Ja kupiłem tę karczmę od Emila Szyna. To pewnie rodzina. Możliwe, że tak, bo w Czarnym Lesie oberżystom też był Szyn. A, no. No. No i... A my tu gadu-gadu, a pan kierownik pewno głodny. O, dawaj, Matka Chrzestna, jadło nas tu. A dziękuję, co za powitanie. Bardzo proszę, przepraszamy. A gdyby to mieszkanie w Skrzebowskiej Szkole było za zimne, panie kierowniku, to zapraszamy serdecznie do nas. Mamy tutaj na pięterku wolne pokoiki dla specjalnych gości. I chętnie pana kierownika tu u nas ugościmy. O, dziękuję, dziękuję. Nie trzeba, ale pyszne jedzenie. Michał! Michał, chodźże tu prędko! Co się stało, Matka Chrzestna? Zobacz no! Dzieci idą z Gajkiem Majkiem! A, to już zasługa naszego kierownika Sosny. Wreszcie te dzieciaki mają nauczyciela na miejscu. A i nasz pan kierownik ma też swoje dziecko? Kierownik Sosna ma dziecko? A ma! Synek mu się urodził na wiosnę, Zygmuś mu dali na imię. A jaki podobny do tego naszego? Opowiesz mi później, Matka Chrzestna. Trzeba przygotować smakołyki dla dzieciaków. Żodno nie jest, a te jojka sundlowo za to piknę śpiewanie. A jak tak piknie śpiewocie, to i pewnie umicie piknie zatańcować. Umiemy. Dla gospodarzy wiwata! Kozali mi kury paść i kapustę deptać, i kapustę deptać. Kury jaja pogubiły, musiałem je szukać. Kury jaja pogubiły, musiałem je szukać. Grej!
Za te pikne występy. A te cukierki są dla was, za to pikne śpiewanie i tańcowanie. Miłe dzieciaczki, a dla was. Leć, leć. Niech wam się szczęści, kochane dzieciaczki. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Powitać panią Tasarkową. Pan kierownik, dzień dobry. Co tam dobrego słychać? A co tam może być dobrego słychać? Wakacje się zaczęły, a tu nasz proboszcz umarł. Jezus Maria, co pan gadasz? Kiedy to się stało? Właśnie tyle, co się dowiedziałem w nocy. To nie stary człowiek był, a tak chorował. No. Pewnie, że nie stary. Na przyszły rok miałby 50 lat, a proboszczem był niecały rok. No takiego właśnie. Pecha ma ta nasza parafia. Pecha, pani Tasarkowa? Tak.
jak na Sylwestra 19 roku zmarł proboszcz Narbach, to my ponad 2 lata byli bez proboszcza. Proboszcz Raszkowski przyjeżdżał i tyle. A my, jak te sieroty. I teraz znowu, Jezus Maria, Jezus Maria. A ten drewniany kościółek to też woła o pomoc. Panie kierowniku, powiem, że w tej Skrzebowie to sama ruina. Kościół, szkoła i ta kaplica w polu. Powiem panu kierownikowi, że jak tak dalej pójdzie, to nam szkołę zamkną, parafię zlikwidują. Koniec. Pani Tasarkowa, trzeba wierzyć, że wszystko dobrze się ułoży. Arcybiskup przyśle nowego księdza proboszcza, a Niemcy lada dzień opuszczą szkołę w Moszczance i będą się w niej uczyć polskie dzieci i ze Skrzebowy, i z Moszczanki. Daj Boże, panie kierowniku. Tak będzie. Daj Boże. Moszczanka rodziła się w bólach. Wiele lat minęło, aż nasi przodkowie wywalczyli należne im prawa. Po śmierci księdza Jadomskiego, parafianie skrzebowscy przez ponad rok pozostawali bez swojego pasterza. Nie pierwszy raz w historii korzystano wtedy z pomocy raszkowskiego proboszcza, jednak to nie okazało się wystarczające. 30 marca 1924 roku Rada Kościelna Parafii Skrzebowy wystosowała pismo do arcybiskupa poznańskiego o następującej treści. Parafia skrzebowska wielce ubolewa, iż od 5 lipca 1923 roku nie posiada własnego duszpasterza. Do parafii tutejszej należy jeszcze gmina Moszczanka. Całkiem będzie do 600 dusz. Ponieważ gmina Moszczanka po części jeszcze jest zamieszkana przez Niemców, którzy się powoli wyprowadzają, liczba dusz może wzrastać. Mszę świętą mamy tylko w niedzielę. Poza tym innego nabożeństwa nie mamy. Szczególnie smutno przedstawiają się u nas święta uroczyste i obecnie czas Wielkiego Postu. Jest trzoda osierociała, trzoda bez własnego pasterza. To daje się mianowicie we znaki w postępowaniu młodzieży pozaszkolnej. Używanie alkoholu, kradzieże, niewłaściwe zachowanie się na ulicy. Takie są skutki rzadkiego odwiedzania kościoła. Prosimy o łaskawe uwzględnienie czasów, w których żyjemy i w których mianowicie potrzebujemy podpory duchowej, a jej właściwie teraz nie posiadamy. Podpisano. Rada Kościelna Parafii Skrzebowy, Maleszka Jan, Tasarek Piotr, Lebioda Marcin, Dymny Michał, Sójka Jan, Jan Kubic. Arcybiskup, poruszony sytuacją zbłąkanych owieczek, przysłał w październiku 1924 roku nowego proboszcza w osobie księdza Wincentego Mierzejewskiego. Do parafii skrzebowskiej należała tylko część Moszczanki. Katolicy mieszkający na drodze z Raszkowa do Skrzebowej należeli do parafii w Pogrzybowie. Do pogrzybowskiej parafii należał również Raszkówek, który był oddzielną wsią i dopiero po II wojnie został włączony do Moszczanki. Raszkówek miał również własną katolicką szkołę, do której uczęszczały dzieci młodszych klas. A skoro mowa o szkole, po ewangelicką szkołę w Moszczance oddano do użytku Polaków w 1924 roku, po kilku latach starań, gdy większość Niemców wyjechała do Rzeszy, a ci, którzy zostali w Moszczance, posyłali dzieci do szkoły w Raszkowie i przyjęli polskie obywatelstwo. Nauczyciel Leonard Sosna kierował szkołą przez bagatela 40 lat do 1963 roku. A kolejnym i zarazem ostatnim kierownikiem szkoły był Stefan Stefański. W 1978 zlikwidowano szkołę, jak większość wiejskich, małych placówek oświatowych. Czasy się zmieniają. Pozostają wspomnienia i archiwalne zapiski. A wszystko dla was zebrała i opisała pani Urszula Mróz,
której szczerze dziękujemy i zdrowia winszujemy.